Witam wszystkich bardzo serdecznie w kolejnym odcinku z gry Europa Universalis 4. Razem ze mną jest Ignacy. Dzień dobry. Witaj Ignacy, jak tam twoja Francja? Zero manpowera. Zero manpowera, to tak jak u mnie w sumie. Mamy coś wspólnego, tylko że ty jesteś wielkim mocarstwem od samego początku, a ja dopiero muszę to zapracować, prawda? Czyli ty jesteś takim lewakiem, a ja takim człowiekiem prawilności. Ja pracuję na swoim, prawda, tutaj, o swoje utrzymanie, na swoje życie. Słyszałem na początek serii jakieś 1000 sformułowań, jak to będziesz mi cisnął, jak to zdobędziesz Paryż i w ogóle. No ja będę to sukcesywnie realizował, aczkolwiek, tak jak to powiedziała Prawo i Sprawiedliwość, nie wszystko da się zrobić od razu, prawda? To nie jest tak, że... Tak jak powiedziała pani minister, sorry, taki mamy taki klimat. Mamy klimat, dokładnie. No to... Ona taka luźna, ta pani komisarz z Gwiezdnych Wojen, nie z Star Treka, czy skąd ona tam kurwa jest. Genua powiedziała wojnę Knightsom? Co to się dzieje? Co to się wyprawia? Genua z Knightsami się bija, jednocześnie Knightsi cisną... Nie, Knightsi cisną tych, otomanów. A Genua to ciśnie Knightsów. A faktycznie. Co tu się wyprawia? Interesujące. Dlaczego, po co i jak? W ogóle. Ciekawe. Call for peace mam, no kurde! Oirat! Call for peace? No bo ja tutaj prowadzę te wojny milion lat, bo Oirat nie chce spisować, ale oni też ma minus 6. Dobra, to chwileczkę przetrzymam i będzie dobrze. Bo Oirat jest sojusznikiem w wojnie z Nogajem, wiesz? I oni tak trochę... No nie wierzę. Kazaki separatist. No nie. Tak się nie robi. Tak się nie robi, nie. Lol. A to będzie śmieszne. Jak w końcu wybuchniesz. W sumie... Nie. No kazaki. Kazaki. Nie czyń tego. No właśnie, nie czyń tego, kazaki. Może, bo to nie ja wybucham, tylko noga i to wybucha, wiesz? On już nie wytrzymuje napięcia przedmiesiączkowego. Dobra, zmasakruję. Ej, Kirkazja, jak ruszysz dupę, to wygramy. Tylko rusz dupę, nie zawieźmy. Ten jeden raz wykonaj to, co mówię. Błagam. Idziesz. Widzę, że idziesz. Tak, widzisz w dobrym kierunku. To jest progres. Przynajmniej tyle, bo raz miałem sytuację, nie? Że wbijam się we wrogą armię, obok mnie stoi mój wasal, a on zamiast pójść w moim kierunku, to w zupełnie przeciwnym kierunku, tak jakby chciał mi pokazać fakolca. A mnie psie ty na ryj. Taki chuj, nie pomożemy ci. Przepraszam za przekleństwa, oczywiście ja nie przeklinam. Na moich materiałach zachęcam do mojego kanału obejrzenia. Zero przekleństw, merytoryka przede wszystkim. U ciebie jest zero przekleństw? Tak, zero przekleństw, merytoryka, ja nigdy nie przeklinam. Co ty kurwa pierdolisz? Ja się oduczyłem. Taki chuj. Tak? Ty myślisz, że co? Że jedynym sposobem na prowadzenie YouTube'ów to jest wyklinanie? Przeklinanie? Nie, uważam, że ty to robisz. Nieprawda. Nie robię. Dokładnie to robisz, kłamczuchu. No nie. Jesteś bardzo brzydkim kłamcą, mi się to ja bardzo nie podoba. W ogóle nie kłamię. Że na moich odcinkach ty jeszcze śmiesz tak żenująco kłamać. Nieprawda. I w ogóle dlaczego ty mnie oceniasz? Kim ty jesteś? Kim ty, bulwo, jesteś? Ja teraz kim jestem, żeby cię oceniać? Kimś lepszym niż ty. Uwaga, bo będę pisował. Jeszcze jestem skromniejsza. Wiesz, czego jeszcze nie lubię? Czego? Hipokryzji. Cytując klasyka. O. Zaraz artykuł napisz, się skończy. Wszystkich was zapiszę artykułami i będzie. Zobacz. O, młot na heretyków, jak najbardziej. Młot na heretyków? Heretico de Combri Tumbro, czy coś takiego to się chyba. Uwaga, tworzę miłość. Halo? A nie, to nie jest młot na heretyków, to jest Heretico Comburendo Act. Znów musiałem zatrzymać. Ważne rzeczy teraz się dzieją, więc tam możesz sobie pogadać w międzyczasie tak zwanym, a ja tutaj działam. O, weź zjadł tego Nogaja. Co, palisz ich teraz? No właśnie będę palił, a potem korował. Co my tutaj możemy spalić? No, tego to nawet nie warto palić, bo to biedne, to korujemy po prostu. Nogaj. To mogę spalić w sumie. Dajcie. Teraz skorujcie. Że? Astrachań. Spalcie. Do ziemi. O. To prawo mogą sobie... strawić. To też skorujcie. To możecie spalić do ziemi. Z Anglią bym się chętnie powiedział. To skorujcie. To spalcie do ziemi. Skorujcie. To też spalcie. I skorujcie oczywiście. No ładnie to się rozrastamy. Też. I skoruj. To w sumie... O Jezus, 17 developmentu, co to jest w ogóle? Weźcie to... Spalić to w ogóle! Droga prowincja...
20 lat czekać na trzeba kolejny. Dobra, skoruj. Teraz już patekujesz się, co pewnie? Wątpię. Szczerze powiedziawszy, wątpię, no ale jest jak jest. Dobra, można otrzymać. Żyję. Okay. Jak to wygląda na tyle technologii? No nie, no mam... Mogę się dyplomatycznie stekować, ale ja teraz wiesz co robię? Ja rozwijam ofensywne idee teraz, wiesz? Żeby sobie podblokować te moje też Horde Ideas i tak dalej. Komasz, nie? Takie. Słusznie. Wydaje mi się to być sensowniejsze w tym wypadku. Co jeszcze mogę? Czy mam jakichś buntowników, którzy się zbliżają, czy coś? Czy w ogóle pojęcie buntowników u mnie istnieje? Nie istnieje. Wszystko jest korowane. Wszystko istnieje, się tylko teoretycznie już ci to mówię. Our manpower reserves need a recover. Need to recover. No tak, need to recover. Wydaje mi się, że no rzeczywiście mogą mieć trochę racji. Mam zero. Więc w sumie najemników wyrzucamy. Nie chcę najemników B. Najemnicy B. O. Jaki ładny ten Krym teraz się zrobił. W końcu wygląda jak Krym. Hajs się zgadza. Mamy misję, żeby zaatakować Genuę. Nie chcemy. Zregenerujmy manpower w sumie. Podoba mi się ten pomysł. Nowym rywalem zostaną... Może nie Kazań. Polska nie. Polska mnie lubi. Nawet. Co mi da ilość kardynałów? Większe prawdopodobieństwo, że... Nie, więcej papal influence po prostu chyba. To mi się wydaje. Nie, właśnie nie. Coś takiego jest. Mi się wydaje, że dostajesz więcej papal influence i masz coś tam jeszcze. Coś. Właśnie niekoniecznie, jak patrzę. Okay. A nie, jest. From controlled cardinals. Okej, okay, już łapię. Tribes. Dostajecie nową prowincję. Ta prowincja również należy teraz do was etnicznie. Plemiona wy moje. Piękne. Proszę. Oto wasze nowe prowincje. Halo, halo. Dzień dobry. Zapalo, o, najci raz dostali w dupę. Najpierw zjedli Otomani, a potem Genua. Tribes. Proszę bardzo. Okej, dostaliście wszystkie możliwe prowincje. Cieszcie się teraz. No i czekamy. Walencja jest wyjątkowo mocna. To jest wyjątkowo mocne? Walencja. No, nie wiem, nie widzę jej. Więc no, sporo nadbrzeża, bo prawie tamtą, wiesz, Grecję, Macedonię mają, nie? O! Znaczy nie całą Grecję, tak bardziej powiedzmy zachodnią Grecję, nie? Mhm. Jej, mam czwartą dyplomatyczną w końcu. Wow. Ja cały czas mam za dużo punktów teraz na dyplomatycznej. Moskwa jest czerwona pod względem technologicznym. Ten kraj nie istnieje, to są murzyni jacyś. Dobra, Kory. To ważne. Okej, dobra. Przez 3 stabilności, okej. Okay. Wydaje mi się, że mój kraj w sumie po tej wojnie ustabilizował się. To jest tak. Nie potrzebujemy fortu w Astrahaniu, bo to jest tak, dwupoziomowy poziom, fort. Ja wiem, że bez tego fortu będzie ciężko, ale ja go nie chcę mimo wszystko, bo wiem, jak to się skończy. Czy mam jeszcze jakiś fort, który utrzymuje? Nie. I hajs się zgadza. Chyba się zgadza. Nie, jest jeszcze jeden fort. Gdzie? Proszę bardzo, gdzie ja utrzymuję fort? No, nie utrzymuję żadnego. I hajs mówi mi, że mam 2,23. No, 2,15. Ale jest dobrze. Mam przychód. Ignacy, mam przychód. Jest problem. Brawo. Brawo, brawo, brawo. W końcu to się będę musiał nawet jeszcze pocisnąć tych. Będę musiał jeszcze pocisnąć Angolii. Mhm. To jest ostatnie, co mi pozostało jeszcze do uczynienia. I wypchnąć ich z lądu. A ja muszę anektować Kiraskazję i odbić Gruzję. Może najechać Trebizond, bo Tabarestan. Tabarestan to jest to. Tylko, że on ma ten głupi sojusz. O co, to oni nie odpowiedzą, kurde. To jest ciekawe, czy Timur i daje mi prawo przemarszu? Ja ich zrywalizowałem, ale oni powinni dać mi prawo. O! Ładnie. Dobra, tak. Tabarestanie, dogadamy się w taki sposób. Moim zdaniem powinni... Co tam się, kto tak się ziewnął w tle? Nie wiem, może jakiś mieszkaniec bunkra. Okej. Okay. Musimy wesprzeć burżuazji. Czy mogę się tam dostać do tego Tabarestanu? Czy ktoś mi da prawo przemarszu? Halo, halo. O, jak najbardziej. Wspieramy nasze burżuazji. Coś możecie mi dać teraz? Timuridzi, potrzebuję od was prawa przemarszu. Chcę się tam dostać w jakikolwiek sposób. Minus 20, dlaczego? Opinion about Ottomans. Dobra, czyli jak polepszę z wami relacje, to powinniście mi dać prawo przemarszu. Ja dojdę do Tabarestanu i spalę to miejsce. Tam jest 18 base tax. Tiberian Wedding. Uuu, to dla ciebie nie za dobre.
No dobrze, że łyknąłem Aragonu, póki mi się udało. Oj, lubisz łykać, lubisz. Kurwa mać, Castylia ma teraz... Mhm. Ach, ach. Ojejaj. Zaczyna się ciasno robić tu w Europie. A dwaj rywale, jakich mogę wybrać, to tylko Castylia i... Castylia i Austria. Ottomani przygotowują się do wojny ze światem europejskim. Chcą Kretę podbić. Brąz kanony robią. To też. Ale chcą Kretę podbić, co jest ciekawe. No. To jest historyczne wydarzenie chyba, nie? Panie Timurydzie, daj pan mnie prawo przemarszu, a zmasakruję twojego arcyrywala Tabarestan. Co ty na to? Brzmi jak dobry plan. Zaufaj mi. Możesz mi zaufać. Timurydzie, ja to widzę oczami wyobraźni. Chcesz, żebym tam poszedł i zmasakrował wszystko i wszystkich. Ask for military access. A dziękuję. Dziękuję za military access. A teraz idziemy do Tabarestanu. O! Dostaję plus 10 opinii z Nogajem, bo zabrałem im cały kraj. Śmiesznie. Zabawnie wręcz. Dobra, Kastylia trzyma mnie za sojusznika, Austria też cały czas. To dobrze. O, armia Tabarestanu się odnawia. Ojej, to będzie takie smutne. Ojej. Ojej. To żegnaj, armio Tabarestanu. Miło było cię poznać, armio Tabarestanu. Huch. Się mogło zacząć elektować. 17 plus. Ej, czy oni do stworzenia Hiszpanii nie potrzebują czasami Nawary? Do stworzenia Hiszpanii? No, albo Ruzilonu. Co oni potrzebują? Walencję i Barcelonę chyba. Barcelonę nie potrzebują. A to Walencję tylko? Aha. A czemu nie tworzą? Bo muszą mieć 10. A, 10 administracyjna, dobra, już pamiętam. Muszą mieć 10 administracyjną. A poza tym Barcelony nie potrzebują, bo to sprawdzane akurat było. Tak, Barcelony nie potrzebują. Timurydzi chcą zmasakrować Uzbeka, a to ciekawe. Timurydzi Kazan Najcz. Czy ja powinienem stanąć w obronie mojego super mega tego? Szczerze? Wydaje mi się, że nie? Wydaje mi się, że mam w to wyjebane. O! W ogóle Trebizond 14 tysięcy Ardalan, to też są wasale Quaracunlu? Matko, to Quaracunlu ma takie armie, że co się w pale nie mieści. Mamy luce, wyście mi jakieś przysługi? Coś? Tak długo jesteśmy. Favors 6. Ajajaj, Trust 55. Przynajmniej mi ufacie. Uzbek dali mi ufa, chociaż nie odpowiedziałem na wezwanie do wojny. To ciekawe. Może lubią. Nie wnikajmy. A ile masz trasta z nimi? 70. Okej. Okay. Nie mało. Nieźle. Halo. Ty, Tabarestan, to mi powiedz, takie pytanie mam zasadnicze. Bo o co ja walczę? Conquest of Mazander. O Boże, jaki miałem fart, że o to wypowiedziałem. Na wojnę już powiedziałeś, tak? No tak. Dlaczego ja nie mogę przez Morze Kaspijskie? Proszę bardzo, to bez sensu, wiesz? Ach, kurwa, Castylia została PayPal kontrolerem. Aj, ja mam tutaj przejebaną sytuację teraz, wiesz? No. Bo oblegam Tabarestan. I nie tylko ja sam, bo oczywiście zawsze jak komuś powiem wojnę, to od razu, no innym się chce wtedy, kiedy mnie się chce, prawda? No klasyka. I inni też podzieli wojnę, teraz ja będę kontrolował fort, a oni będą kontrolować ich prowincje. I teraz ani ja nie spisuję, ani oni nie spisują, my będziemy tak patrzeć. Ani ja nie zrobię kupy, ani oni nie zrobią kupy. Straszne. No ja separatyzm, gdzie wy chcecie wybuchnąć? Proszę bardzo, gdzie? Mam wam tutaj autonomię zwiększyć? Proszę. Unrest 0. Proszę bardzo, sio z unrestem, nie lubię unrestu, macie autonomię. Możecie być niepodlegi. Ruch autonomii Śląska, proszę. O, wszędzie wam dam. Niestety, ataki w górach nie są najprzyjemniejsze na świecie, no cóż, trzeba to zrobić. No litości, no. Nie o takie te walczyłem, no. Tabarestany. Z czym ty, Quaracunu, walczysz? Tylko z Tabarestanem. Jeżeli ja teraz... To jest...
To jest niefajne, no. Co tam? No bo sytuacja jest taka, nie będę ukrywał, trochę podbramkowa, bo ja nie mogę zabrać ich prowincji, bo chociaż jakbym zanektował, to kiedy to się zanektuje? Do kiedy będziecie anektować Kiraskazję? To jest dobre pytanie. Pytanie klucz. Halo. Nie chcę waszych hajsów. 1485. Może przetrzymam. Dobra, idziemy. Gdzie wy się jeszcze ładujecie? Nogaj. No tutaj. To zwiększy. A, nie zwiększy, no to proszę. Nie po problemie. O, bardzo dobrze. Siege ability. Dobra, to Barestan nam się będzie oblegał. Ja poczekam, może, kto wie, może. Stałem chyba już na jedną z najlepszych idei z offensive, ten siege ability. O! Plus 20%, to jest mega mocne. Mi się może uda jakoś z tym Tabarestanem spisować, jak wcześniej uda mi się anektować tę Kirkazję. Na razie jest problem, nie ukrywam. Wiesz co, tak patrzę na tę moją Francję, jak mi się już uda zjeść Brytanię i Anglię, a zaraz to nastąpi, widzę, że oni Szkocję zaatakowali jakoś mocno, to chyba najzwyczajniej w świecie się wypierdolę na nowy świat, wiesz? Czemu? No bo co mam tu może robić? Zjedz wtedy cesarstwo. Udowodnij, że potrafisz grać, a nie od razu uciekasz. No po co mam bić się z cesarstwem? No bo to jest wyzwanie. Zcisnąć po co mam sobie robić wyzwanie? Żeby widzowie mogli co oglądać? Nie wiem, może tak... Nie wiem, ich na pewno zabawia mój fantastyczny komentarz i moja ciekawa osobowość. Na pewno, tak, oczywiście. Zdecydowanie bliżej to niż na przykład, nie wiem, toksyczna i neurotyczna osoba, jaką jesteś ty. Proszę bardzo, nawet nie wiem, co znaczy neurotyczny. Nie no, nawet żartuję akurat, wiem, ale chciałem być zabawny. Pewnie nawet nie wiesz. Wiem. Co ty, Mika, spać już idziesz? Z 18.30, a ty już jeszcze profesjonalnie idziesz. Rozmawia w ogóle z osobami... 30 razy, że jestem profesjonalny. To jest... Ja nie rozumiem, że ja z kimś takim nagrywam. Przecież mam z kimś rozmawiać, mam z kim porozmawiać przynajmniej. Ja też mam. Halo? Misiu Przytulasiu? Co Halo, sądzisz mamo. O moim kanale? Misiu Przytulasiu. Miś Przytulaś mówi, że genialny kanał i że tak? Najlepsze filmiki tworzę w internecie i że są takie zabawne, że on ciągle się śmieje takie, że ho. Dobrze, Misiu Przytulasiu, chodź. O. Głaszczę misia, widzisz jak głaszczę misia przytulasia? Widzisz, teraz to ma kilka podtekstów. Głaszczę misia przytulasia. Jest Timuric i Timurid Persja. O, Italian Ambition. Ej, interesujące. Khorasan, a może ty chcesz... Wow. A może ty Recover Calais, French Ambition. Ej, Khorasan, jak ty byś chciał ze mną sojusz, to byśmy zjedli ich wszystkich od środka. Tych Timurydów, tych wszystkich Kazanów, byśmy ich zmasakrowali. O, ja to widzę. Ja to widzę moimi oczami wyobraźni. Tylko najpierw to Kwarakunlu. Chętnie bym wypowiedział już tę wojnę. Jezus, ja muszę czekać, aż skończy się aneksja tej Kiraskazji. Ach, nienawidzę. No nienawidzę czekać. Co jeszcze mogę zrobić w sumie? Może narzucę... Nie no, nie ma sensu narzucać im z mojej wiary. War Repsy. Ale to jest bez sensu, że nie mogę teraz zabrać prowincji, której nie skoruję. Czekaj sekundę, wojnę wypowiedziałem. Dobra, co ja mogę zrobić? W ogóle mój wasal ma 5000 żołnierzy, to jest bez śmiania, on mi bardzo pomaga. Jednak ten pomysł z wasalem był genialny z mojej strony. Jedna z najgenialniejszych decyzji, jakie podjąłem, kiedykolwiek. Dasz dwa? Dwa? To z czym ty walczysz? Kurwa, flota. Z czym ty walczysz? Z Anglią. O prowincje europejskie oczywiście. Tak, dokładnie. No to... Mam trusa z Uzbekiem. Trochę szkoda. Nie można być penisem i po prostu ich zdradzić. Ta gra nie pozwala mi być mną. No właśnie też mi się to nie podoba. Znaczy, ja rozumiem logikę tego, tak? Bo faktycznie w rzeczywistym świecie to było bardzo dobre tak zrobić, ale rozumiem, dlaczego twórcy gry coś takiego wymyślili. No, jest to jakby mechanika zapobiegająca, wiesz, jakby wykorzystywaniu AI, nie? No ale... Do swoich celów. No ale na tym polega bycie AI. Jest się wykorzystywanym i... Ej! Matko Bosko! Co? Ottomani sprzymierzyli się z Austrią. Żartujesz? No serio. Sojusz antyfrancuski powstał.
No, zdecydowanie antyfrancuski. Zastanawiam się przeciw czemu. Czekaj, czy ja chyba wiem. Nie. Węgrzy już nie są w ogóle sojusznikiem tego. Austrii. Co tam się stało? Ale jak do tego Ale doszło? Mają dynastię Habsburgów. A jak do tego doszło w ogóle? Coś tam się dziwnego dzieje, powiem ci. Ej, teraz to się zacząłem bać tych mameluków. No. Austria coś... to jednak jest potęga. Nie, już Austrii 40 tysięcy wojska chodzi po moich ziemiach i zabezpiecza przed Anglikami, nie? Okej, okay, Kazaniu. Kogoś muszę zmasakrować, ale nie mam kogo zbytnio. No tak tutaj z jednej strony mam Uzbeka, no, z którym mam Trusa. Na południu Timurydzi, których nigdy nie tknę, bo to są wielkie, ogromne, potrzebują sojusznika. Tutaj Kwarakunlu... No bo możemy trzy dać, jeżeli się nudzisz. Proszę bardzo. Tutaj wielkie Kwarakunlu, które kompletnie nic nie robi. Poza tworzeniem wasali i denerwowaniem je wszędzie. No to, czy on stworzył wasala Syrię? Nie. Syria powstała sama. Tylko dlaczego? Kto kazał? A, po Akkunlu powstało. Seria cały czas dostaje te negatywne eventy? Drus no, mi się skończył. Chodzi o negatywne eventy przy oblężeniu. Dopiero na 40, minus 49% jestem wszędzie. Ale to jest bez sensu. Kiedy... Wytyfy. Jakbym miał powyżej 60%, nie? No. To miałbym tam jakieś mega bonusy. Mam równo 60 i chuj mi. Tak, na tym polega to. Takie... Jest napisane przecież wyraźnie. Above. No właśnie. Bez sensu. Co ja mam zrobić ze swoim życiem? No muszę czekać, aż to kilka razy się zanektuje. No, nic poza tym. No zanim ona się zanektuje, to leci jak krew z nosa. O matko, o matko. Ottomani nic nie robią. Karaman jest karamanem, czy jest gruby. Makuria to jakaś dwuprowincjonalna powstała. Po co mnie to w ogóle? Może ktoś tutaj chciałby sojusz? Może Jarkand chciałby być moim sojusznikiem? Jarkand sojusz na Timurydów? Musimy się sprzymierzać przeciwko imperialistom. Fajna jest ta jedna akcja papieska. Za 50 wpływów tych papieskich możesz sobie zrobić Proclaim Holy War, nie? Mhm. I wtedy dostajesz plus 15 w ogóle bonusowo do Manpower Recovery. Ja w tym momencie mam, wiesz, mam recovery? Prawie 40%. To nieźle. No, strasznie wysoko. Dostaję, dostaję 524 żołnierzy miesięcznie do Manpowera. Wow. No, no to przecież my Japonię oksieraliśmy, jak mieliśmy 1000 na miesiąc. Aha. Ja dostaję 178 Manpowera na miesiąc. Z cyklu mały kraj, mała pociecha. Małe rzeczy, a cieszę. Halo, halo. Jakbym miał jeszcze mniej piety, to wtedy... Ach, na szczęście tak modifier byłby większy. To byłby fajne. Akurat tutaj nie ukrywam. Nie, wszystkie moje statki zatonęły. To nie był dobry pomysł, Ignacy. To był beznadziejny pomysł. Straciłem wszystkie statki. No za gówno. Ale mnie rozjebali brytole na morze. Co mnie podkusiło, żeby wejść do nich na morze? Ha. No nie wiem, głupota? Może to, że jesteś, nie wiem, głupim grubasem? No żebyś wiedział. Teraz możesz mi cisnąć ile chcesz. No dokładnie. Tak głupie. Stoję na to i patrzę i mówię, będzie świetny pomysł tam wejść. Nie. No bo nie wiem, może oni są największą potęgą pod względem floty? Nie, bo stałeś statki tak na brzegu sobie mówię, a dobra, to je zaatakuję. Nie, to nie bardzo było mądrze, nie, no ja doceniam, ja bardziej doceniam, to super, to ja wypowiem wojnę Ottomanom, no czemu nie w sumie, to jestem krywem. To było głupie. Geniusz, tak samo jak geniuszem, genialnym pomysłem, o może tak. Proszę gdyby, bardzo, Naples, który przed chwilą był moim wrogiem, teraz jest moją dziwką w wojnie. Ja się bardzo cieszę, jest, ale... A, Jezu, już! Dobry już, Boże, jak to leci? To jest genialny pomysł, właśnie do tego dążyłem. To jest genialny pomysł. To możesz się ładnie pożegnać w takim razie. To chyba ty się żegnasz w tym razie. Nie, no ja się ostatnio żegnałem, teraz tak. Ty możesz. No to ja proszę za tobą, after you. Dobrze, dobrze, w takim razie chciałbym pożegnać wszystkich bardzo serdecznie tym razem. Pożegnanie bardzo serdecznie też jest bardzo serdeczne, tak samo jak przywitanie bardzo serdeczne, które było na początku. Ogólnie rzecz biorąc, bardzo lubię tak się długo żegnać, bo wtedy... Poczekasz do 24 minuty, Fiu, się kończ to. No dobrze, no dobrze. Chciałem poczekać do reklamy, no ale widzisz, no nie pozwala mi. Tak czy siak, ze mną był Ignacy. Ja byłem, Głupi kutas, który nie potrafi grać Francją, ja byłem. Powiedział ja. Człowiek, który mówi na początku odcinka, mówi, że nie przeklina. Dobrze, okej. Okay, to nie jest przekleństwo. Dobrze, ja już były takie zamykam coś przy pasie, zamykam to zwisało. Dobrze, zamykam do widzenia. Odcinek. No, cześć, pa.